Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Cargo's Fishing, moi drodzy, Tagboat. Płyniemy dzisiaj na kolejne wspaniałe wyzwanie morskie, jakie tylko się oczywiście da, ponieważ dzisiaj mamy kolejne zadanie na złapanie wspaniałej, sekretnej ryby, takiej, której jeszcze nie widzieliśmy, takiej, której jeszcze nie robiliśmy. Mam nadzieję, że to oczywiście wszystko się uda. Mamy jeszcze wiele rzeczy do złapania tak naprawdę i mam nadzieję, że nie będzie z tym jakiegoś super wielkiego problemu, ale to oczywiście z czasem. Dzisiaj łowimy rybę, która podobno jest pod mapą, całkowicie pod mapą i podobno jest ją całkowicie trudno złapać. Czy będzie tak, czy nie? A oczywiście Krystian zapomniał zrobić jednej rzeczy, że ostatnio usunął sobie jedną rzecz, więc teraz musi się wrócić i musi ją kupić. A konkretnie na najlepszej wędce musimy sobie kupić sinkera, który jest... Sinker jest tutaj. I teraz możemy wracać. No i dobra, to ma być mniej więcej gdzieś tutaj, bo widzę po tym rekinie, po tym hammerheadzie, który sobie pływa. Więc... musimy dostać się mniej więcej tutaj. Teraz tak, nie wiem, czy potrzebujemy jakiejś małej przynęty, bo, ponieważ potrzebujemy na pewno tak. Potrzebujemy na pewno haka, potrzebujemy bomb na początek i potrzebujemy... Czy jeszcze potrzebujemy czegoś? Jeszcze możemy wziąć sobie światło. Bo teraz tak, będziemy musieli złapać sobie rybę. Pierwsze co, to chcę popłynąć i tą rybę złapać, żeby się wywaliła. No oczywiście dwie bomby, bo czemu nie? Czemu nie? Po co miałbym zużywać mniej albo więcej? Dobrze, w takim razie, na razie spływamy sobie tu na dół, ponieważ pierwsze co, chcę się pozbyć zbędnych rybek, które mogą tu być problematyczne. Myślę, że średnie nie są tu problematyczne, bo one się nie poruszają. Najbardziej problematyczna będzie Bulbeater, czyli oczywiście ten, który zjada nam światło, te też mogą być problematyczne, więc stąd wygonimy. Jest i Bulbeater. I czy będzie jeszcze jakiś jeden? Wydaje mi się, że one już na tej wysokości już nie są. Dobra, tu jest już w miarę czysto. Także wracamy sobie na górę. Jeszcze może wysadzę jakieś rybki, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sensie wysadzę, wiadomo, no, nie mogę ich wysadzać, jakbym tam sobie chciał. To są te małe piranie, to nie jest jakoś ważne. Z tego, co wiem, ważne jest tutaj to, żeby złapać konkretną rybę, ponieważ kiedy nie złapiemy konkretnej ryby, to problem rodzi nam się takiej natury, że ona nie jest w stanie wystarczająco głęboko pociągnąć tego wszystkiego za sobą, więc mam nadzieję, że będzie. Dobrze, teraz tak, zrobimy sobie mega hack, zrobimy sobie światło, puścimy sobie, pójdziemy sobie w dół, tutaj jakoś do tych rybek, pójdziemy sobie po tą taką małą, o, chodź. Teraz nie wiem, bo wiem, że musimy te takie, jak to się śmiałem, bocianie ryby złapać. A dobra, czyli to też jest mała ryba. Dobra, czyli najpierw ciebie, dobra. I teraz ona musi nam wpłynąć tutaj w głąb. Ja muszę tylko ją pilnować, bo ona, widzę, że tak dosyć mocno ciągnie. Szczerze mówiąc, o kurde, gdzie ty płyniesz? Ty szalona jesteś, nie tu mocno, dobra. Dobra, trochę się oponowała. Teraz niech będzie, tylko ja muszę ją ściągać, bo ona za bardzo chce płynąć nie tam, gdzie ja bym chciał. Dobra, niech będzie. I w dół możesz płynąć. Możesz śmiało płynąć w dół teraz, jakby już nie ma... Nie, tu jeszcze nie, w dół. Bo podobno ta ryba tutaj najlepiej się spisuje. W sensie wiadomo, jest wiele ryb, które mogłyby się tu bardzo dobrze spisać. Szczerze mówiąc, tylko problem jest taki, że... jakby one muszą mnie ściągać skądś. A tutaj nie będzie takiego wielkiego problemu. Mam nadzieję też, że Bulbeater nie wróci za szybko, bo na razie póki co widzimy cokolwiek, ale kiedy on wróci, to będzie problem. Dobra, tu jest już trochę szerzej. Więc powinno być troszkę lepiej. Dobra, tu face w ogóle jest. O, nie wiedziałem tego, że tutaj face jest już. No, w dół płyń. Ja cały czas odpływam w prawo, jeśli chodzi o to. Jak popłynę w lewo, to ona też popłynie w lewo i w tym jest problem. Kurde, no chodź tu. Może ja powinienem po prostu trochę popływać w lewo. Poczekać, aż ona tego. Chodź. Potrzebujemy cię trochę ściągnąć, żebyś nie była tak daleko, żebym ja mógł trochę też być, powiedzmy, na w miarę wysokości. Trochę ją zmęczymy. Dobra. I płyń sobie w dół znowu. Nie tak, w dół. Ja muszę trochę wrócić. Bo jestem strasznie daleko na tej mapie gdzieś. Dobra, nieważne. Spróbuj może ją na dół po prostu popchnąć. No to będzie na pewno męczące. Bo ta ryba, jak widzicie, nie chce płynąć w dół centralnie, tylko ona płynie sobie jakoś tak na ukos. Nie wiem czemu tak jest, szczerze mówiąc. Ale nie mogę nawet ręki na chwilę odłożyć. W dół płyń, w dół płyń. To mnie bardziej interesuje. Jakbyś płynęła w dół, byłoby zdecydowanie łatwiej. Nie do brzegu. Bo jak mi stąd odpłyniesz, to będzie dopiero ciekawie. Dobra, tu jeszcze tak w miarę brzegu może się trzymać, ale już nie dalej. Dobra, i teraz potrzebujemy dostać się w dół.
Kurde, jak, dlaczego ona się uparła w tą lewą stronę płynąć? No, ja mam jakiegoś pecha. Jak zawsze sobie próbuję spojrzeć, jak ktoś gra, jak ktoś robi, tak? Bo nie, jakby nie wszystkie sekretne ryby jesteśmy w stanie ogarnąć. Na przykład musiałbym siedzieć i testować nie wiadomo ile daną grę, żeby wiedzieć o niektórych rzeczach, tak? To widzicie, to ona w jakiś taki dziwny sposób płynie, ciśnie w lewo. Cały czas, mały łuk, ale cały czas w lewo. Mały łuk, ale cały czas w lewo. Znowu tego, a nie wiem też, czy w ogóle powinienem mieć światło w sumie, tak patrząc z tej perspektywy. A znowu ona jest o tyle problematyczna właśnie, że ciśnie w lewo. O, dobra, jesteśmy pod mapą. Nie wiem, czy będę słyszał takie chrup, czy nie. Także, no, ona jest o tyle problematyczna. A wszystkim po prostu płynęła w dół, więc ja nie wiem, ja jestem jakiś po prostu niefartowny. Zauważyłem też jakiś drugi poradnik, drugą metodę powiedzmy na łapanie tego. Nie wiem, czy to będzie dobra metoda, czy to będzie zła metoda, szczerze mówiąc, bo jakby nie wiem, która jest zawsze lepsza. Na pewno lepsza jest ta, która działa. To jest zdecydowanie ważne. Więc na początku małą rybkę. Tu gdzieś jest jakiś czał na pewno. Dobra, teraz poczekamy sobie na średnią rybkę. Chyba średnią mi się wydaje. Średnia rybka, dobra, jest ok. I teraz, chociaż nie, to będzie chyba już duża przynęta. To już będzie duża przynęta. A ja potrzebuję czegoś średniego. To jest średnie? Nie jestem pewien, czy to jest średnie. O kurde, jak on... Co jest nie tak? Ja zapomniałem, że te ryby tak ciągną? Czy o co tu chodzi? Dobra, niech będzie. Wrócimy się do tego miejsca, gdzie byliśmy mniej więcej, czyli jeszcze kawałeczek nam to potrzebne. W międzyczasie powinienem w ogóle sobie kupić hak, powinienem sobie kupić to i bomby. Dobra, wrócimy sobie do tamtego miejsca, czyli w sumie jesteśmy już idealnie tutaj. Teraz wracamy. Najpierw wysadzamy sobie tego rekina, który on się sam tutaj w sumie wysadzi. Teraz lecimy w dół. Te ryby tutaj sobie zostają na razie. I że można to zrobić podobno bez użycia tej ryby. To jest też ciekawa opcja. Patrząc na to, zobaczymy zresztą jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że jakkolwiek. Ale no, znając moje szczęście, może też być słabo. Więc teraz tak, tu są jeszcze te rybki. Możemy je tu przegonić. Bulb Eater może sobie stąd iść. I tu na samym dole podobno będzie taki kamyk. Kamyk. Nie wiem tylko czy tu. Tu jest. Dobra, jest kamyk. I teraz zahaczamy się o ten kamyk. O. Huh. Tylko jak to teraz zrobić? Bo ogólnie to ja tu mogę zrobić tak. Nie mógłbym spróbować tak łowić. W sumie to chyba mogę tak to zrobić, patrząc na to. Po prostu trochę pościągać. Jak widzicie, o, może musimy rzeczywiście bardzo głęboko. To w ogóle jest jakaś skamielina. Jestem ciekaw, czy to jest na zasadzie, że możemy coś z tym zrobić. Czyli możemy wziąć to, wysadzić, coś z tego wyjdzie. Trzeba będzie też to spróbować. Będziemy musieli popróbować powysadzać skamieliny, jak to będzie wyglądało. O, coś drgnęło. Coś drgnęło. Jest! Coś jest, dobra. Stałem po prostu Naprawdę. Uwielbiam cię, gro. Jesteś najlepszą grą komputerową na świecie. Oj. Proszę mi tu nic nie łapać. No to podejście numer duo. No, dół. Tyle już czasu, tyle już wszystkiego. Tylko po to, żeby dać się w ten sposób załatwić. Bomby jeszcze w międzyczasie. Już. A dosłownie zrobiłem tak, że stała sobie ta żyłeczka w miejscu i tylko czekałem. I tylko drgnęła lekko. Mówię, dobra, no to chyba już ten moment. Ajajaj, powiem wam, no, czasami się to robi łatwiej, czasami się to robi trudniej, ale no nawet tak jak ostatnio łowiliśmy jedną rybę, która też była mega upierdliwa do złapania, no to właśnie tak wyglądają te wszystkie sekretne ryby, że są niestety mega upierdliwe do złapania, ale no, coś za coś, nie chcemy ją uzupełnić w katalogu, co prawda nie wiem, czy ja tak po prostu pociągnąłem i nawet nie patrzyłem na to, czy o co, co ja tam zrobiłem, że tak szybko to poleciało. Dobra, możemy tu prawie do samego końca i... Teraz naciągamy ją, żeby miała jak spływać. Dobra.
Ona była w ogóle cała czarna, więc zakładam, że to, no, powiedzmy dlatego, że była w tych czeluściach, tak? Dobra, pościągamy to trochę, pościągamy to. Mam nadzieję, że to teraz wyjdzie znowu i będzie ok, bo nie wiem, jak głęboko muszę to zrobić. Wiem, że tutaj robiłem to mniej więcej aż tego. Aż tu światło mi zniknęło. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze światło nie zniknęło. Nie wiem też, czy ona się łapie, czy to, jak to tam do końca wygląda. Ale no. Polecimy sobie tu bardziej w stronę środka, tak jak było wcześniej i zobaczymy. Tak jakby już się coś złapało. Pytanie, czy to prawda? Dobra, zaraz się zrówna. Nie no. Jest! Dobra. Ja zapomniałem o tym, że jest przecież moc tej żyłki. Dobra, jest, udało się. Bardzo ładnie. Czyli tak naprawdę nie musimy nawet tej ryby mieć, co ja tam próbowałem. Kurde. Nawet prostsze, powiem wam, szczerze mówiąc, w ten sposób. Tylko bomby na sam dół, a nie ściąganie ryby, ściąganie i słudzenie, bo tu jestem jakby pionowo. To jest najważniejsze dla mnie. Tu jestem pionowo i nie muszę się z niczym bawić, a tam musiałem się bawić. No, jest cała czarna, proszę bardzo. A tam musiałem się bawić w jakiś dziwny sposób. Łapać rybę, spływać, płynąć do prawej strony tego i tak dalej, a tutaj nie muszę się z niczym bawić. Teraz tylko, żeby nic tu nie ugryzło i będzie dobrze. Ale nie powinno, mi się wydaje. Dobra, ja tu się wszystkich ryb boję w sumie. 450 tysięcy underfin. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ostatnio w sumie łowimy po jednej rybie na odcinek, ale łapiemy takie ryby, że to jest masakra. Dobra, to nie będzie raczej huge, bo biorąc pod uwagę, no właśnie, to będzie large. 94%, chyba ją widziałem. Nie, to była ta chyba. Tu jeszcze inna. Nie, tu będzie średnia? O kurde. Flash tego. Swoosher, minute. Kuda. Jest, underfin. Jest, proszę bardzo, udało się, dobrze. Czyli mamy już 92% zrobione. Następnie teraz myślę, że zapiszę sobie kilka rybek i postaramy się połapać nełk. It seems a bigger fish may be protecting it. A czy to nie jest... Nie, chwila. Czy to nie jest ta ryba... A może to... Ja mówię o średniej. Może mi się myli. Słuchajcie, jest opcja, że mi się myli. Bo część z tych ryb to ja kojarzę na 100%, a część z tych ryb to ja nie kojarzę, ale... Chwila, nie. Muszę coś zweryfikować. Skoro już tu jestem... to muszę coś zweryfikować. Skoro już tu z wami jestem, to musimy to zobaczyć, bo ja potem zapomnę o tym na bank. Ale wydaje mi się, że już to robiłem. Ale może nie, nie robiłem, jakby... Zawsze jest szansa 50-50, 40-40, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Smok też się na nowo zrespił, więc jakbyśmy chcieli smoka sobie złapać, też jest jakaś opcja. Jak najbardziej. Czy ja będę potrzebował coś kupić? Będę potrzebował kupić bombki? W sumie to tylko kilka bombek ewentualnie, nie więcej. A, i światło. Żeby cokolwiek widzieć. Znaczy ja albo wy. Jedno z dwóch, szczerze mówiąc. Dobra, jest. Płyniemy tu w dół, bo tu jest jedna ryba, która mi się wydaje, że ją łapałem, ale patrząc po moim jakby notatniczku, to tak jakbym jej nie złapał, więc bardzo chętnie to... Zapomniałem przecież, że muszę zrobić sobie duży hak. Kolejny fejlik malutki, że tak to określę, ale niech będzie. Potrzebujemy sobie zrobić jeszcze duży hak. Więc na pewno złapiemy sobie dwie ryby. Ale czy będą to dwie ryby, których nie miałem, czy tylko jedna z nich, którą nie miałem, to no. Uff, dziękujemy serdecznie, wybuchy. Oj, powiem wam, że problematyczne bywają te ryby. Oj, naprawdę problematyczne. Czasami. Dobra, tu jest ta, to akurat to nas nie interesuje. To powinno być mniej więcej gdzieś w dół tutaj. Zaraz zobaczymy, idziemy w jakim my dokładnie jesteśmy miejscu. Dobra, jesteśmy do wpłynięcia. Dobra, jest ok. Płyniemy sobie do lewej. Bierzemy sobie tą rybkę. Wpływamy sobie po tą rybkę. Naprawdę to jest... Dobra, to muszę to zrobić inaczej. Dobra, to wpływamy sobie po tą rybkę. I teraz wydaje mi się, że ja już tą rybę miałem. To jest mała, więc też nie chcę, żeby cokolwiek średni... Chwila, on jej broni? A on jej broni! A ja mi się wydawało, że już ją złapałem. A może ja w błędzie byłem jakimś? Chwila, nie no. Czy...
Jakby, mam rozumieć, że będę musiał ją, tą dużą wyłowić, żeby teraz móc cokolwiek zrobić z tą, bo jakby tej dużej też się tak szybko nie pozbędę, będę musiał też się trochę z tym bawić, szczerze mówiąc, żeby ją powysadzać. Ale wydaje mi się, że ją łapałem, że na samym początku kiedyś tam ją łapałem. Może ja jestem rzeczywiście w błędzie jakimś? Nie, no ona tu wróciła. A ta duża tutaj, to ją trzeba przecież rozwalić, żeby cokolwiek tego, chyba że ona jak będzie rozwalana, dopiero nie będzie jej pilnować i bronić. Jakby może tak to działa. Ciężko mi stwierdzić. Dobra, dawaj. O, uciekła, dobra. Jak uciekła, to niech uciekła. Zaraz zobaczymy, czy tego, czy będę musiał ją całą rozwalać. Bo nie wiem, czy ona teraz jest bliżej tej, czy dalej, czy jak daleko jest. Dobra, nie, dobra, jest zaraz obok, to jak ją złapię, to pewnie będzie to samo. No okej, okay. Czyli będzie dokładnie samo. Czyli będziemy musieli najpierw wyciągnąć tą dużą. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, po... No i cześć!